rzeka, która dzieli Rumunię od Ukrainy. Jak było przepłynąć, to by się było na nielegalu, by się przekroczyło granicę. Nie wchodź tam, bo będzie ciężko. Ale napotoczył się celnik i... Coraz bliżej Rumunii, podrzucono mnie 50 km. To był chyba taksówkarz, bo potem dosiedli się cyganie i coś tam zapłacili. No to ja wyciągnąłem czekoladę, spytałem się, czy taksówkarz, czy pan, który był małomówny, nie miał znaczka taksi i w ogóle nic tak naprawdę nie powiedział, także nie wiem, czy był niemową, czy taki miał styl, ale ja mówiłem, że autostoper, ale tak sobie pomyślałem, że spytałem się, czy wykusicie czekoladę. On nie powiedział, że tak, no to mu dałem czekoladę. Myślę, że tak właśnie rozumuję, że będę raczej starał się w ten sposób do tego autostopa podchodzić, jeżeli mnie podwożą już tacy ludzie zarabiający, jeżeli wiem o tym, że chodzi im bardziej o kasę. Chociaż jemu może nie chodziło o kasę, może jak widzi autostopowicza, to podrzuca, a jak widzi klienta, to klienta. Ale różni są ludzie. Fajna cerkiew. Wow. Jeszcze tak świetnej miejscówki do łapania stopa nie miałem. Plecak położony na plecak i namiot na krawężnikach, które tu będą, bo wstaną. Także jest tam super pozycja. Coraz bliżej do Rumunii. Kierowca mi jeden bardzo dużo podwyższył. Muszę przyznać, że bardzo miło rozmawiało mi się z tym kierowcą. Otrzymałem od niego również reklamówkę z tuzinem jabłek. On codziennie jeździł kilkadziesiąt kilometrów w jedną i w drugą stronę po to, by sprzedawać jabłka zebrane w swoim lokalnym małym sadzie. Patrząc na kilometry, to nie było aż tak dużo, ale droga jest tak kręta tutaj na pograniczu ukraińsko-rumuńskim i dużo jest żołnierzy, może nie żołnierzy, tylko przedstawiciele służby celnej z Ukrainy, którzy patrolują tutaj granicę, patrzyli się na mnie przez chwilę. 20:30 czasu ukraińskiego. Kruk zbliża się do granicy ukraińsko-rumuńskiej. Yeah! Yeah, jestem w Rumunii. Godzina, zaraz spojrzę, która. Późno, bo... Chociaż nie, to takie zachmurzone niebo bardziej. 21:20. Późno. Przekroczyłem granicę ukraińsko-rumuńską. Nie obyło się bez kwasu, bo tak, przekraczałem pieszo i był sznur samochodów, no to
da mi na rękę, że pieszo, żeby przekroczyć, żeby nie czekać tam 3 godzin, bo rzeczywiście, jak weźmiemy pod uwagę i kontrolę ukraińską i rumuńską, no to myślę, że za 2-3 godziny mógłbym tam stać jako samochód, ale ja może nie jestem samochodem, tylko człowiekiem, mogłem pieszo przekraczać. No i patrzę na te znaki, czy można filmować, czy nie filmować na różnych granicach i nie miałem nigdy kwasu. Tutaj już wszedłem na granicę, tam mi sprawdzili paszport, powiedział pan, że sprawdzili, powiedział, że potrzebuje paszportu. No i jak zacząłem szukać plecaku, wyjąłem go, wyjąłem z okładki. Ostatnio mi prosili, że następnym razem bez okładki prosimy. Tam na okładce cyrylicą napisane paszport wprowadza w konfuzję. To Polak z rosyjską okładką. A to okładka z Sankt Petersburga albo Kaliningradu. Nie pamiętam. I no jak już wyjąłem z okładki, pokazałem, on był, pokazałem z odległości 3-4 metrów. No to powiedział, okej, go. No to poszedłem, myślę, o, luźna atmosfera. Myślę, nagram sobie filmik. Taki nie z selfie stickiem, bo to przeginka. Ale popatrzyłem, czy tam w oddali nie ma żadnych znaków zakaz fotografowania. No nie było. To taki króciutki filmik, 5 sekund tylko. Tak ledwo było widać, że kameruje, ale napatoczył się celnik. No i zaczął robić problemy i coś tam. Ten. No i wyszło na to, że coś tam mówi, że no co ja tu. Gdzie jadę? No do Rumunii, że do Grecji, autostopem. Myśli nienormalny, nie? I co ty kamerowałeś? No mówię, pokazałem mu, tu kamera. Pokazał mi, że tam na samym początku był jakiś znak. Czy ja tam, nie wiem, może był. Ale mówię, przepraszam, ale jakbym widział, bo rzeczywiście patrzyłem na te znaki, to bym nie kamerował. Mam nauczkę, żeby już nie kamerować, gdzie jest duże zagęszczenie. Czy może wyjść celnik? Albo w ogóle najlepiej. Ale jak to? No na YouTube'a przecież. No i przecież nie kamerowałem jakichś tajnych rzeczy tam. Jak ktoś komuś grzebie w paszporcie czy w plecaku. Po prostu nagrałem właściwie to, co miałem do powiedzenia. Najważniejsze, że to było. No i zaczął robić problemy. Mówił, że no, że tutaj zaraz skonsultował się z kimś i że tutaj, no tutaj trzeba będzie mandat wypisać, czy coś, wtedy będzie po problemie. Ja mówię, o nie, coś tam nie. Ściągnąłem też kurtkę sobie tą przeciwdeszczową, żeby było widać good vibes, only zone. Myślę, może tak bardziej odczuję, że to trzeba inaczej, taka nie, jakoś tak srogo, tak seriożnie. No i gościu, no i w końcu zaczął tak mówić, no to co, wypisujemy czy nie wypisujemy? Ja tak wiedział, że ja tak nie kumam, o co chodzi. Nagle ja skumałem, o co mu chodzi. I mówię, że coś tam, no, że mogę czekoladę dać. No coś tak niezrozumiale powiedział o tej czekoladzie, że nie wiedziałem, czy tak, czy nie. Ale już widziałem, że dobry deseń. Że nie chciałem urazić, bo nie wiedziałem, czy to. Ja nigdy łapówki nie dawałem w życiu, nigdy. No. A w końcu się zorientowałem, że takie czekanie i takie nie wiadomo co, i poszliśmy tak bardziej do takiego korytarza, żeby kamer nie było. No to wyciągnąłem Porsche, to patrzyłem na niego, to nie widziałem sprzeciwu. Zacząłem tam grzebać, no. Dałem mu 100 hrywien, no to co to jest? To miałem 120. Miałem wcześniej 250 tylko. Wydałem, dobrze, że nie zamieniłem. Chciałem w kantorze zamienić na rumuńskie. Ale nie, to też by było dobre. Jakbym zamienił. No ale. No i. No mówię, że no to wszystko, eta wsio. Mówię, że on rozumiał po polsku. Mówię, że miałem więcej, ale wydałem, a nie mam więcej. Nie. I tak dorzuciłem mu jeszcze to 20, no i przełknął to i okej. Okay. Podobno mandat 1700 hrywien, także. Spadłem z 1700 na 120, no dobry deal. Ciekawe na ile liczył w ogóle, pewnie na jakieś 300, ciężko powiedzieć.
że czasem opłaca się mieć ograniczoną ilość gotówki w portfelu, ale zawsze warto mieć gotówkę w portfelu. Słyszałem już wcześniej, że celnicy ukraińscy mają tego rodzaju, jakby to powiedzieć po socjologicznemu, mają zinternalizowany pewien typ modelu biznesowego. A i nie muszę chyba dodawać, że filmik musiałem skasować. Skasowałem. Ale teoretycznie to umiem odzyskiwać dane, także może się ukaże. Nie no, bez przesady. Chociaż... Dobra, spróbowałem odzyskać. I akurat zrobiłem to za późno, bo już było parę zapisów na tej karcie, także... Niestety nie ma filmiku. No, w takiej okolicy dzisiaj spałem. Tuż przy granicy. Lekki strach, nie wiadomo, czy to można aż tak blisko tej granicy. Rzeka, która dzieli Rumunię od Ukrainy. Jak było przepłynąć, to by się było na nielegalu, by się przekroczyło granicę. Jestem ciekaw, czy ten znak to jest bardziej o charakterze informacyjnym, czy bardziej o tym, żeby... że to jest zakaz, że tutaj nie można przechodzić. Tam znajduje się rzeka, a za nią już Ukraina. Więc pytanie, czy to tutaj jest ta tabliczka po to, żeby powiedzieć, a to już niedaleko jest granica? Czy bardziej nie wchodź tam, bo będzie ciężko. Bardziej na takie białe, takie spokojne, to chyba taka informacja. No, także poszedłem sobie wczoraj tutaj w prawo, w taki zagajnik i się przespałem pod namiotem. O, żeby udowodnić, że jestem w Rumunii, to tam oddali na tym słupku kolory. O, tam pomiędzy tymi dwoma dużymi drzewami, za takimi chaszczami, namiot był rozstawiony, także bardzo dobra miejscówka, troszeczkę widoczna z drogi, o stąd już chyba, ale namiocik zielony, także super. O, 200 metrów dalej tabliczkę już też na białym tle, ale już w tonie takim bardziej no, to już ciężko by było. Tylko znalazłem się w Rumunii i już przestałem rozumieć, co ludzie mówią do siebie. Już nie będzie tak łatwo jak Polak z Ukrainy, Polak z Rumunem. Inne języki. Bad boy, what you gonna do when they come find you? Czas na małe zakupy przed wyprawą w góry rodniańskie. Fajnie, że mają tu Lidla w Rumunii. Widać logo. A tutaj to logo to też przypomina, o. Carrefour. Proszę. Trzymanie Lidl i Carrefour. Czuję się jak u siebie w domu.